do Telewizji Polskiej. Jarek chciał mieć fajny materiał z klubu ze sportu walki. Dobra, pióra poprawione. Fryzura jest na boczek. O, zainteresowanie, chyba chce być w telewizji kolega. Jakiej? Siemaneczko, siemaneczko. Słuchajcie, dzisiaj witamy w stolicy. Przyjechaliśmy w odwiedziny do jednego z najlepszych w Polsce, moim zdaniem oczywiście, klubów w Polsce stójkowych, czyli wjeżdżamy dzisiaj na trening do Palestry Warszawa. Wchodząc do palestry, od razu jest wyczuwalny ten taki fajny klimat. Ukazuje się przed nami sala bardzo dobrze wyposażona. Jest tutaj strefa crossowa, w której możemy zbudować sobie siłę, wytrzymałość. Jest również miejsce do sparingów, czyli pełnowymiarowy ring. Jest mata przystosowana do treningów pod grappling, pod brazylijskie jiu-jitsu oraz mata do form stójkowych, takich jak tajski boks, kickboxing, karate. Przed nami grupa początkująca, trenująca pod okiem trenera Krzysztofa Pyrki, wychowanka Palestry Warszawa, a następnie zobaczymy grupę zawodników, z którą będę miał przyjemność potrenować, a trenerem grupy zawodniczej będzie sam Łukasz Rola, czyli bardzo utytułowany trener, trener kadry narodowej, naprawdę człowiek z ogromnym doświadczeniem. Teraz przed nami kombinacje łączone, czyli techniki ręczne łączymy z technikami nożnymi. Wygląda to wszystko bardzo prosto, ale jak przyjdziemy na matę, często bywa, że jest problem z koordynacją i naprawdę ciężko jest połączyć akcję. Chłopaki tutaj zwracają bardzo uwagę na podstawy, na technikę, dlatego myślę, że to jest tylko kwestia czasu, że przychodząc do palestry, moment złapiemy tą koordynację ruchu i bez problemu będziemy wykonywać akcje łączone. Przede wszystkim tak, powiedz mi, skąd się wzięła palestra, ile na rynku jesteście, kiedy klub powstał? To jest bardzo długa historia. Bardzo ciekawa na pewno. Na pewno bardzo ciekawa. No, wzięło się na pewno stąd, że od dzieciaka mam zamiłowania do sportu walki, sam trenowałem. I karate, i taekwondo, kickboxing, boks trenowałem też jakby w międzyczasie. Klub jako palestra powstał w 2004 roku, natomiast ja zajęcia prowadzę już od 1999 roku. Pierwsza siedziba palestry była na Fortach Bema, na terenach CWKS Legia, tam mieliśmy taką wieżyczkę, w tej wieżyczce trenowaliśmy, to było dosłownie 60 metrów kwadratowych salka, wtedy to była pierwsza siedziba. Tam, co ty przyjeżdżałeś, to była już nasza druga siedziba, tam byliśmy przez 10 lat. No tam już, tak powiem, takie nasze główne sukcesy zaczęliśmy osiągać. Okej, słuchajcie, już jest po rozgrzewce, jak widać po mnie, człowiek jest bardzo dobrze dogrzany. Teraz ten Rola kazał brać się w pary, jedziemy, starczamy pao. Dobra rozgrzeweczka, us. Tarczę dzisiaj będę robił z bardzo dobrym zawodnikiem, naprawdę medalistą mistrzostw Polski, mistrza świata w kickboxingu i uczestnikiem ostatniej gromdy, więc naprawdę spore wyzwanie, dobra będzie praca, czyli Michał Baziewicz dzisiaj będzie dawał mi tarczę i ja jemu, więc będzie na pewno ostra. Jesteście tylko klubem stójkowym, czy też znajdujecie się w innych płaszczyznach, czy próbujecie swoich sił w grapplingu, w brazylijskim, w MMA? Jak to wygląda tutaj w palestrze? Wiesz co, przede wszystkim specjalizujemy się w stójce, w Muay Thai, wywodzimy się z Muay Thai, w Muay Thai FK1, w kickboxingu walczymy, mamy też zawodników w boksie, walczyliśmy sporo i w boksie. Nasi zawodnicy walczyli w MMA, ale to są przypadki pojedyncze, to są tam jakieś tam sporadyczne przypadki. Ostatnio widzieliśmy twojego zawodnika, Michała Bawdziewicza, w Gromdzie. Jak ty do tego podchodzisz? Jakie masz wrażenia po Gromdzie? To zależy, o co pytasz. Na pewno w polskich warunkach
nie polecałbym tego zawodnikom. Większość zawodników, po pierwsze, nie są zawodowcami. Pieniądze, jakie tam się dostaje, to nie są pieniądze, za które oni powinni walczyć. Przede wszystkim chodzi o kontuzję. Chodzi o kontuzję ręki, o tego typu rzeczy, bo jeżeli zawodnik łamie rękę, no to przez najbliższe kilka miesięcy nie jest w stanie trenować, nie jest w stanie często prowadzić zajęć, bo większość z nich jest na przykład trenerami albo ma jakieś inne prace. I tu jest problem tak naprawdę. A jak tutaj podeszliście do przygotowań, bo to na pewno jest inna taktyka, no nie? Czy mieliście jakieś specjalne przygotowania, czy jednak zostaliście przy takich typowych, tradycyjnych przygotowaniach? Nie, zupełnie, totalnie, całkowicie wszystko inaczej robiliśmy. Zaczynając od pozycji, od poruszania, poprzez obronę, defensywę i tak dalej. Wszystko totalnie, zupełnie inaczej. No, w Polsce to wszystko raczkowało, więc wspieraliśmy się tym, co widzieliśmy na zagranicznych galach. Jak wyglądały sparingi? Wiesz co, on przede wszystkim wtedy z Arkiem Brzoskim robił treningi. Głównie w małych rękawiczkach. Przede wszystkim, żeby się nie pokonfuzować w małych rękawiczkach, które no, były na tyle małe, że mogły imitować tą pracę. Natomiast tak czy tak, robiliśmy pracę na przykład na tarczach z gołymi pięściami, tak żeby on też nauczył się jak uderzać, którą częścią uderzać. Co do Arka Brzoska. Ostatnia walka z Badrem Harym, wielka niespodzianka. Arek pokazał, że no jednak w sporcie też trzeba mieć troszeczkę szczęścia. Jak wrażenia po tej walce? Ojku, tutaj też jest tyle aspektów, że można by rozmawiać z godzinę na ten temat. Na pewno to nie był przypadek, na pewno to nasze przygotowania. Ich pierwsza walka miała się tak naprawdę odbyć w lipcu i on już do tej walki się przygotował 3 miesiące. De facto w końcu walka się odbyła w wrześniu, więc pół roku przygotował się pod tego jednego zawodnika. I te wszystkie elementy, które tam robił, wszystkie te elementy tak naprawdę cały czas wałkowaliśmy. Wałkowaliśmy wycięcia na przednią nogę, żeby mu zdestabilizować atak, kopnięcia middle kick na tułów, żeby troszeczkę tą prawą rękę opuszczał i tak dalej. Oczywiście to jest walka, to wychodził do walki ze swoim tak naprawdę bohaterem, z kimś, kogo podziwiał, z zawodnikiem, na którym się wzorował. Tak naprawdę to był jego ulubiony zawodnik, więc no tutaj jeszcze stres do tego doszedł. No, niesamowita walka, niesamowite emocje i dlatego troszeczkę inaczej to mogło. Natomiast no, w drugiej rundzie już było fajnie, tak? W drugiej rundzie już było widać, że jest, że działa wszystko, co trzeba. Do Palestry. Każdy zawodnik z Polski może przyjechać, wspólnie potrenować, tak jak ja dzisiaj byłem fajnie przyjęty. Jak to u Was wygląda? Czy przyjmujecie każdą taką osobę? Czy nie ma problemu z tym, że ktoś przyjechał, doszkolił się? Jak to jest? Bardzo często przyjeżdżają ludzie i ja się bardzo cieszę, jak przyjeżdżają. To jest dla mnie, to jest zawsze troszeczkę coś nowego, wyzwanie, nowy człowiek, z kimś, kim można popracować, coś jemu poprawić, coś wyciągnąć. Bardzo lubię, jak ktoś przyjeżdża, bo też jest złamanie pewnej codzienności, pewnego schematu. Zawsze coś fajnego się dzieje. Staramy się myśleć o sobie jako o profesjonalistach, o teamie, o ludziach, czy zawodnikach, czy trenerach, którzy, no my z tego żyjemy, tak? My z tego żyjemy, w tym się doskonalimy. Jest to z jednej strony nasza pasja, z drugiej strony jest to też nasza praca, więc chcemy być coraz lepsi. Żeby to ta nasza pasja nas nie spaliła, żeby się nie wyczerpać. Trzeba się cały czas rozwijać, cały czas szukać. Więc no, bardziej w ten sposób patrzymy. Nie, że czy najlepsi, czy najgorsi, czy tacy. Na pewno jesteśmy już wiele lat na rynku, wiele lat trenujemy, wielu zawodników było, przeszło. Wielu zawodników przewinęło się przez nasz klub też, również z tych, którzy walczą teraz na najlepszych galach na świecie, także i MMA, więc czyli jakieś doświadczenie jest otwarty, z doświadczeniem tak. Mogą ludzie przyjechać. Kickboxing Crazy, trenera Łukasza Roli, zajebisty, nowa formuła. Startowałeś na Gromdzie. Jakie masz wrażenia, czy podoba Ci się ta formuła walki i przede wszystkim na jakie odczucia po takim turnieju? Odczucia mam takie, że tak jak miałem okazję walczyć w różnych miejscach i na ringu, i na macie, i tam w MMA, w kickboxingu, w boksie, we wszystkich w zasadzie formułach i w różnych naprawdę miejscach, no to drugiego takiego przeżycia pod względem adrenaliny i emocji, jak ta walka na Gromdzie, te walki na Gromdzie, to jeszcze nie miałem, także naprawdę doświadczenie mocne i ciekawe wydarzenie. Znaczy, no w zasadzie jakieś tam mieliśmy założenie i trenowaliśmy do tego, ale wszystko co? No, zaczęła się pierwsza walka, pierwsza runda, gdzie w zasadzie wszyscy
stawiali, że jestem faworytem każdej z tych walk. Pierwsza walka z chłopakiem z Radomia się biłem, który tam był przedstawiany jako underdog. Jakaś pierwsza akcja, dostałem jakiś strzał bez rękawicy i nagle się okazuje, że wcale to ciężko mówić o jakiejś taktyce, bo jest naprawdę zupełnie inaczej niż w rękawicach do MMA, niż w rękawicach do boksu, do kickboxingu. Jest po prostu, zwykła solówka i tyle. No. I wszystko może się zdarzyć. Wszystko może się zdarzyć, naprawdę. W każdym momencie wszystko może się zdarzyć. No. Czy miałeś jakiś kryzys, no nie? Jak byłeś tam, walczyłeś w którejś walce, czy była taki moment, gdzie zadałeś sobie pytanie, kurde, co ja tutaj robię, no nie? Znaczy, takie pytanie to sobie zadałem na samym początku, po tym jak zatejpowali nam ręce, gdzie wiesz, tam jak się ileś tam tych walk stoczyłem i zawodowych tak samo i jest zawsze ten moment, że tejpują ci ręce pełnym, co nie pełnego tejpa robią i już wiadomo, że jest poważnie i będzie walka, ale jednak potem jest rękawica i to jakoś tam się rozchodzi, robimy tarczę i wchodzimy do walki, to tutaj przyjechaliśmy, zrobili tejpy do połowy pięści i okej, oczywiście ja wiedziałem, że tak będzie i na to się zgadzałem, ale zrobili te tejpy, dotknąłem się po kostkach i już wtedy naprawdę tak wiedziałem w 100%, że będzie ostro, a co do tych kryzysów, no to taki moment pamiętam słabszy, jaki miałem, no to między pierwszą a drugą walką to było mało czasu i cały czas byłem rozgrzany i gotowy i w pełni jakby zdrowy i spoko. W zasadzie praktycznie jak na treningu runda po rundzie nie było jakiegoś kryzysu, ale w drugiej walce doznałem takiej kontuzji i pomiędzy drugą walką a trzecią, tą, którą przegrałem, była z godzina przerwy i zdążyłem cały ostygnąć, ta ręka mi spuchła, gdzieś tam ją w lodzie maczałem, już nawet nie mogłem jej domknąć i wtedy to już, wtedy faktycznie miałem jakiś tam kryzys, no ale co, no turniej wyszliśmy, tam walczyłem na tyle, jak mogłem, no przegrałem akurat, ale no tak. Powiedz mi, czy będzie ciebie jeszcze można zobaczyć w którejś edycji Gromdy, czy jednak idziesz w tą stronę swoją mocniejszą, czyli kickboxing, czy chcesz jeszcze zawalczyć na gołe pięści, czy raczej na razie kariera, jeżeli chodzi o sport zawodowy w kickboxingu, a potem dopiero ewentualnie jakieś nowe doświadczenia? No, ten występ wtedy to był podyktowany tym, że w zasadzie była ta pandemia i ciężko było gdzieś tam się załapać na jakąś walkę i gdzieś się pokazać. Wtedy wchodziły te walki na gołe pięści, to było coś nowego, stawało się to jakoś tam popularne, ludzie byli ciekawi, ja chciałem sobie też spróbować. No ale tam jakieś głosy na różnych galach były, żeby mnie zostawić z jakimiś innymi zawodnikami. Ja jakiejś tam propozycji nie otrzymałem i tak szczerze mówiąc, no raczej stawiałbym na walki w zawodowym K1 i to jest coś, co chciałbym robić. No ale wiadomo, no, jak ktoś mi coś zaproponuje, no to zawsze rozważę i pewnie przyjmę. No. No to kiedy będzie można ciebie zobaczyć w ringu, na jakichś galach kickboxingu, K1? No mam nadzieję, że pod koniec tego roku jeszcze będzie jedna edycja gali HFO i tam, jeżeli ta gala się odbędzie, ale raczej tak będzie, no to na pewno mnie zobaczycie i na pewno wystąpię. Czy masz jakieś plany, jeżeli chodzi o walki zawodowe, no nie, amatorskie turnieje, jak najbardziej jesteś czołową zawodniczką na świecie, w Polsce tak samo i w Europie, czy planujesz jakieś walki zawodowe w najbliższym czasie? Tak się składa, że wstępnie jestem po rozmowach z Łukaszem Czarnowskim, właśnie z Mat Fightu i z HFO. No i właśnie najprawdopodobniej na tej gali, na której Michał też ja się pojawię. Powiedz mi, czy tylko będą walki w kickboxingu, czy planujesz, no teraz wiadomo, w modzie jest tak samo MMA, czy planujesz może na inną płaszczyznę się przerzucić, spróbować swoich sił w MMA, jak to większość zawodników teraz robi, czy jednak ten czysty kickboxing, formuła K1 dla ciebie jest najmocniejsza? To wydaje mi się, że mimo wszystko to będzie K1, z tego względu, że gdzieś tam próbowałam w parteru zapasów, bardzo mi się podoba to, natomiast wydaje mi się, że żeby startować w MMA, to jednak trzeba się bardzo mocno sfokusować tylko i wyłącznie na sporcie. Zaangażować w to pod każdym kątem, dietetycznym, sponsorskim i różnymi innymi płaszczyznami w zasadzie. A ja no, realizuję się w wielu płaszczyznach życia, dopiero co skończyłam studia w lipcu, planuję zawodowo się też rozwijać, a no jednak nie jestem w stanie tak zaangażować swojego życia i podyktować pod sport. Pomimo tego, że naprawdę oddaję się praktycznie w dużej części temu, no to nie da się, tak? A w MMA jednak trzeba postawić tylko na sport. A co na to trener Łukasz? Czy tak samo, jeżeli chodzi o płaszczyzny, te parterowe, zapaśnicze, jest za tym, żebyś po prostu ewentualnie próbowała swoich sił w takich formułach, czy bardziej na
jednak, tak jak wspominałem wcześniej, czysty kickboxing? Nie, myślę, że oboje jesteśmy zgodni w tej kwestii i czysty kickboxing, K1 tak naprawdę. Zobaczymy do tych walk zawodowych tak naprawdę. Ja nigdy ich nie brałam pod uwagę, bo zdecydowanie bardziej odpowiada mi, albo odpowiadało mi amatorskie K1. Przede wszystkim ze względu na wyjazdy właśnie na Mistrzostwa Świata czy Europy. Jednak jest to takie wydarzenie, to trzeba przeżyć, nie da się tego opisać w ogóle. Czy wyjazdy na kadry, na zgrupowania. Natomiast coś tam innego też przywnosi do naszego życia to zawodostwo. Jakiś tam inny pakiet emocji, który też warto przeżyć. Ja miałam dwie walki zawodowe za sobą. Wynik walk? 2-0. Także miejmy nadzieję, że jakoś to się rozwinie. Ważne, żebym się tym bawiła i dobrze się z tym wszystkim czuła, bo tak naprawdę satysfakcja to jedna główna rzecz, którą mam z tego sportu tak naprawdę. Michał, ma być pizda. Jesteś nagrywany, będziesz na vlogu. Zaliczyłem 28. Okej, słuchajcie, tarcze poło za nami. Naprawdę był piec, mocna praca, dobra praca. Jak na piątek, na zakończenie weekendu, na zakończenie, przepraszam, tygodnia. Najwyższy trening, za chwilkę przychodzimy dalej. Robimy jakiś szalony ćwiczeń trenera Łukasza Roli, ale jak na razie jest bardzo dobrze. Naprawdę ostry piec. Okej, słuchajcie, opuszczamy palestrę w bardzo dobrych humorach. Dobry trening, naprawdę, jeszcze raz. Z czystym sumieniem polecamy klub, polecamy trenera Łukasza Rolę. Naprawdę dobra robota, można się fajnie zmęczyć. I przede wszystkim, Karol zrobił trening życia dzisiaj, dobrze ponagrywał. I przede wszystkim można zapać fajne doświadczenie, które się na pewno przydaje każdemu zawodnikowi. Dlatego palestra Warszawa jak najbardziej. Na tak, przyjeżdżajcie, trenujcie, jesteście mile widziani. A teraz lecimy na Warszawę, szukamy jakiegoś miejsca fajnego do zjedzenia. Może jakieś fajne miejsce na imprezę się też znajdzie. Lecimy, szukamy. Staraliśmy na miejsce, miały być bulwary, jednak o tej godzinie w taką pogodę nic tam się nie dzieje, dlatego wybraliśmy Nowy Świat. Lecimy, poszukamy jakiegoś miejsca do zjedzenia, zobaczymy, co się dzieje. Więc w drogę. Ministerstwo Śledzia i Wódki. Myślę, że też ciekawa alternatywa, ale może niekoniecznie dzisiaj. Wszędzie będziemy burgery też sprawdzać. Tak, burgery będziemy sprawdzać, po treningu są najlepsze. Zainteresowanie chyba chce być w telewizji, kolega. A jakiej? Guzik Prawda. Guzik Prawda? No, znamy? A nie, oszukujesz, bo to jest dopiero nowy kanał. Jeszcze nikt go nie zna. Ja nie znam tam. No to już będziesz, w razie czego zapraszamy. Okej, słuchajcie, dzisiaj wpadło na Friday. Wjeżdżamy tam na kolacyjkę. Dlatego życzcie nam smacznego, a my lecimy zjeść coś dobrego. Kolacja zjedzona, lokal Friday, bardzo fajne miejsce z klimatem.
Tak jak widzimy, naprawdę sporo ludzi, dużo świateł, dzieje się sporo, bardzo dużo młodzieży. Akcja jest taka, żeby dał piątaka. Proszę bardzo, młodzież się bawi. Siemano, siemano. Wchodzimy w jakąś bramę. Chyba źle to się dla nas nie skończy. Z jednej bramy udało nam się wyjść, no to jak każdy Polak wchodzimy do następnej, zobaczymy co się dzieje po drugiej stronie ulicy. No i nasz wieczór w Warszawie dobiega końca. Wracamy do samochodu i kierujemy się na Radom. Tak jak widzieliście, jeżeli jesteście w Warszawie i macie ochotę wyjść sobie na miasto, Nowy Świat, będzie się na pewno działo, dużo młodzieży, dużo imprez, dużo lokali, w których można coś dobrego zjeść. Dlatego jak najbardziej Nowy Świat, miejsce, w którym na pewno nie będziecie się nudzili.